Cześć, jestem Ola z bloga Dwa Smaki. Chciałam Was dziś zaprosić na przepysznego kurczaka z soczystym zielonym groszkiem w śmietanie. Przepis ten pokazuję w ramach kampanii marki Bonduelle, w czasie której będę Wam pokazywać przepisy z użyciem produktów marki Bonduelle przygotowanych na parze. I dzisiaj właśnie będę używała takiego zielonego groszku gotowanego na parze. Ja jestem dzisiaj na wyjeździe, na feriach i chciałam Wam też pokazać tym filmem, że nawet mając bardzo ograniczony sprzęt kuchenny i dysponując tylko małym aneksem kuchennym, można wyczarować coś bardzo smacznego. Zaczynam od oczyszczenia piersi kurczaka z wszelkich kostek i błonek i następnie kroję kurczaka na plastry. Przekładam do miski, dodaję trochę soli, trochę pieprzu i mieszam. Kurczaka odstawiam na chwilę, żeby przeszedł aromatami przypraw, a ja pokroję czosnek. Na patelnię wlewam oliwę, dodaję czosnek i zaczynam smażyć na niewielkim ogniu. W tym czasie kroję plastry szynki, u mnie to jest szwarcwaldzka, ale może być dowolna szynka długo dojrzewająca, a nawet może to być chudy boczek. Więc kroję takie plastry wzdłuż, na pół i w każdy taki plaster owijam kawałek piersi kurczaka. Zostawiam też kilka kawałków kurczaka nieowiniętych, ze względu na dzieci, żeby miały wybór. Czosnek jest już bardzo delikatnie zaszklony, teraz ja go przesuwam na bok i układam na patelni mięso do obsmażenia. Teraz już zwiększę grzanie. Smażę po 4-5 minut z każdej strony. Usmażone mięso zalewam śmietanką i doprowadzam do wrzenia. Na koniec dodaję groszek Bonduelle gotowany na parze i jeszcze chwilę podgrzewam. Nasze danie jest już gotowe. Jak sami widzieliście, przygotowuje się je prosto i szybko, a wychodzi bardzo aromatyczne i pełne smaków, głównie dzięki czosnkowi i tej szynce długo dojrzewającej. Mamy też pyszne i soczyste warzywa, czyli nasz groszek gotowany na parze. Więc bardzo zachęcam Was do wypróbowania tego dania. Serdecznie zapraszam Was do śledzenia całej kampanii marki Bonduelle z produktami gotowanymi na parze. A na dzisiaj to wszystko. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć!